Film Ida, który został zrealizowany w 2013 roku w łódzkim studiu filmowym Opus, a potem zdobył nagrodę Oscara. Wyreżyserowany został przez Pawła Pawlikowskiego, reżysera, który na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii, a zdjęcia do tego filmu zostały zrealizowane przez Ryszarda Lęczewskiego, profesora ze Szkoły Filmowej w Łodzi oraz jego ucznia Łukasza Żala. W scenie, o której chciałbym tutaj mówić, czyli w scenie rozpoczynającej film, jest to ekspozycja filmu, możemy zobaczyć naszą bohaterkę tytułową Idę Lebenstein, kiedy przygotowuje figurę świętego do postawienia na dziedzińcu w klasztorze. I widzimy, że postaci pojawiają się no jakby nie w tych miejscach kadrów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Co bardzo interesujące w tym filmie, to strona estetyczna. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że film nie jest zrealizowany w typowych proporcjach obrazu dla dzisiejszych czasów, czyli nie jest to 16:9. Film nawiązuje do polskiej tradycji kina, a przede wszystkim do filmu Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów według prozy Iwaszkiewicza. Podobnie jak tamten film, ten również jest czarno-biały, operuje bardzo miękkim światłem, które daje pewien nastrój estetyczny tym obrazom. To są zdjęcia właściwie wyjęte z epoki, ale co ciekawe, odrzuca pewnego rodzaju kadrowanie i estetykę typową dla filmów z lat 60. W tym filmie postaci są bardzo dziwnie kadrowane, znajdują się na obrzeżu kadru. Na przykład tylko w dolnej części kadru znajdują się głowy bohaterów, bądź też nogi pojawiają się nie w tym miejscu, gdzie normalnie by były pokazane. Duża część kadru jest pusta. Porzuca taką typową, prostą estetykę związaną ze złotym podziałem, z zasadą złotego podziału, czyli takie podziały, które dzielą nam każdy z boków na trzy części. W punktach, gdzie się te linie dzielące ekran stykają, są mocne punkty obrazu. I to jest taka estetyka, którą każdy z nas na pewno zna, ponieważ większość zdjęć realizowanych przez fotografów robiących choćby zdjęcia do legitymacji bazuje na tego typu estetyce. Natomiast Ida bazuje na zupełnie innym obrazowaniu. Nazywa się Wanda Gruz, jest siostrą-ciotką. Pisałyśmy do niej wiele razy, prosiłyśmy ją, żeby po siostrę przyjechała, ale nigdy tego nie zrobiła. Może nie dostała tych listów? Dostała, bo w końcu odpisała, że nie może przyjechać. Powinna ją siostra poznać, zanim złoży śluby. To jest jedyna siostry krewna. To konieczna wielebna matko? Tak, Anno. Pojedziesz do niej, zostaniesz tam tak długo, jak to będzie potrzebne. W normalnych zdjęciach można powiedzieć, że w górnym prawym rogu czy w górnym lewym rogu znajdują się ważne elementy kadru. Tutaj natomiast duża powierzchnia kadru jest zupełnie pusta. Znajdują się jakieś takie nikomu niepotrzebne, teoretycznie niepotrzebne elementy. Kiedy widzimy modlące się zakonnice, one tylko mają głowę w dolnej części kadru, mniej więcej do 1/5 kadru, natomiast na samej górze, w górnym lewym rogu znajduje się krzyż, który jest częścią ołtarza. Można by się było zastanawiać, czy to jest pewnego rodzaju błąd, czy estetyka, a może nawet maniera, która została przygotowana przez realizatora zdjęć. Moim zdaniem jest to przemyślana strategia. Jeżeli przypomnijmy sobie, że głównym tematem filmu są losy rodziny żydowskiej, która została zamordowana w czasie II wojny światowej, która zginęła, która musiała porzucić własną kulturę i tożsamość.
to poszukiwanie i pustka, poszukiwanie tych losów i pustka, która pozostała po tej rodzinie i po ich tradycji, to jest sposób, w jaki zostało to pokazane na ekranie. Duża część ekranu, która jest niezagospodarowana, w cudzysłowie oczywiście, bo ona tam pełni estetyczną funkcję, świadczy o tym, że dostajemy podprogowo jako widzowie informację, że należy czegoś się doszukać w tym kadrze, coś znaleźć. Studenci, którzy chcą zrobić coś bardzo wyjątkowego, powołują się na ideę jako na coś, czego wcześniej nie widzieli. To znaczy nie tyle nie widzieli historii, która dotyczy Żydów, ani też nie można powiedzieć, że nie widzieli klasztoru. Raczej chodzi im o to, że sposób, w jaki pokazany jest świat, jest bardzo nietypowy. I wydaje mi się, że to jest najważniejszy wyróżnik tego filmu.